scenariusz jest przygotowany w oparciu o archiwum IPN-u. Wiele tych tekstów, myślę, że wszystkie te teksty w zasadzie, wszystkie nigdy nie wyszły poza kajety partyzanckie, poza ulotki partyzanckie i nigdy ten głos, który będzie płynął do nas z tych wierszy, ich myśli, nigdy nie przedostały się do szerszej publiczności. A dzisiaj chyba to jest największa wartość. Właśnie ci ludzie, którzy chcemy upamiętnić, polscy bohaterowie, żołnierze niepodległej Polski, żołnierze naszej wolności, bohaterowie naszej wolności przemówią do nas swoim własnym głosem, przemówią wartościami, swoimi pragnieniami, przepięknymi modlitwami. Starałam się w tym roku przede wszystkim wydobyć modlitwy z tych czeluści archiwów ubeckich, które gdzieś w te ubeckie, te modlitwy trafiły w ubeckie ręce w czasie rewizji, w czasie wpadek, kiedy sanitariuszki wpadały, łączniczki wpadały, kiedy archiwa wpadały, wyciągnąć wszystkie modlitwy. Nie udało mi się oczywiście samych modlitw znaleźć. Nie wiemy bardzo często, kto jest ich autorem, ale są tak przejmujące, tak piękne, są tak autentyczne, podobnie jak i poezja, która była często pisana ręką bardzo młodego człowieka, która urodziła się w głowie, rymy urodziły się w głowie młodych ludzi. Może nie jest to dojrzała poezja, ale jest to niezwykle szczera poezja z pola walki, z głębokości konspiracji, z głębokości państwa podziemnego. I myślę, że to jest ta wielka wartość. Posłuchajmy dzisiaj właśnie tego, co oni chcą nam powiedzieć. Zaczynamy jak zwykle hymnem Polski podziemnej. Modlitwa obozowa. O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy ze wszechstron do Ciebie o polską moc i polską broń. O Panie, cóż ten miecz, co się czekaj, do wolnej Polski nam powrócić daj. By stał się źródłem nowej siły nasz dom, nasz daj. O Panie, usłysz prośby nasze, wysłuchaj nasz tułaczy śpiew. Zwad wilniem na Bogu sanu, męczeńska do Cię woła krew. O Panie, skrusz ten miecz, co siecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj. By stał się wierdzą nowej siły nasz dom, nasz kraj.